Ja nie czuję się samotna. Nie czuję się samotna, dlatego że od kilku lat uczęszczam do klubu. To jest klub Złota Jesień. Przyszedł taki dzień, że stwierdziłam, że muszę po prostu poszerzyć swoje horyzonty, no tak bym to określiła. Jest takie miejsce na ulicy Płatniczej, gdzie jest restauracja pod podłogą i tam są wspaniałe posiłki. Przede wszystkim wystrój tego miejsca jest bardzo, powiedziałabym, ma swój urok, ma duszę, tak jak mówi się, że nie wystarczy wybudować dom, dom powinien mieć duszę. Ja jeszcze jestem też zadowolona tam przebywając, bo przypomina mi to moją chatkę i też mam dużo rzeczy i obrazów dawnych, bo chatka ma 100 lat i tam się czuję naprawdę dobrze. Za co lubię klub seniora? Za to, że jest takim miejscem, gdzie mogą się spotkać ludzie samotni, niezależnie od tego, od ich przeżyć osobistych. Mogą się spotkać, mogą nawet posiedzieć, popatrzeć jeden na drugiego, to sprawia też przyjemność. Co wtedy robimy? No wtedy gadamy albo obgadujemy. Bardzo miło, my tutaj ploteczki zawsze omawiamy, kogoś, byle nie siebie. Jest fajnym miejscem na spotykanie się samotnych kobiet. Przewyższają kobiety. Jest kilku mężczyzn, ale przeważnie są kobiety samotne. Możemy pójść do kawiarenki, gdzie możemy wypić kawę. Na siłownię, żeby poćwiczyć. Jest również pokój brydżowy. Najpiękniejsze wspomnienie z chatką. Ta radość, że to jest moją własnością, że kiedyś tam moje dzieci, moje wnuczęta będą mogły przyjeżdżać. Jest 3 izby. Ja już sobie tak pomyślałam, że jak mam 3 dzieci, to każda izba dla jednego z nich będzie i sobie oni tam po swojemu urządzą, że to rodzaj takiego azylu. Spotykasz się z ludźmi? Spotykam się z ludźmi, tak. No nie ważne, w tej chwili może nie muszę mówić na jaki temat, ale ogólnie rozmawiamy na różne tematy sobie. Zarówno poruszamy jak i sprawy rodzinne, to i osobiste też. W domu jestem sama. Dzieci już pożenione. Wnuczki są, prawnuczki są. No więc cóż ja mam robić? Idę tutaj. Do kawiarenki, z przyjemnością się porozmawia z koleżankami, jedna drugiej coś doradzi zawsze, czy pomoże, czy doradzi. Wtedy przychodzą mi na myśl takie chwile, że jednak samotność odczuwam. Nie ma mojego męża, że już nie ma całej rodziny, że mniej się spotykamy, że kiedyś były wspólne, zawsze wspólne święta w tym domu, więc wtedy przychodzą mi na myśl takie chwile, że jednak samotność odczuwam. Najbardziej mi brakuje córki. Ja mam dobry kontakt. Od początku miałam z córką dobry kontakt. No, a niestety ona ma swoje obowiązki. Dzieci mają swoje rodziny. To już jest tak jakby druga rodzina. To jest moja rodzina, ale to jest już druga rodzina, bo oni mają też swoje dzieci. Potrzebujemy drugiej osoby wtedy, kiedy już wychowamy dzieci, kiedy już z domu rodzinnego wyjdą i dzieci, i wnuczki, i szczególnie kiedy umiera najbliższa osoba, mąż czy żona, wtedy się
najbardziej chyba odczuwamy samotność. A co jest najtrudniejsze w samotności? Samotność chyba jest najtrudniejsza.